A w dzisiejszym odcinku... Tak jest! Nie! Nie! O ja się! No lewy, ruchaj. Cześć tu! Oluś i tatuś! Dzisiaj trzeci nasz mecz, decydujący, bo w pierwszym wygrał Olek, w drugim wygrałem ja. Co ty mówisz w ogóle, że jakieś dogrywki? W naszych meczach nie było dogrywek. W pierwszym grałeś 2-0 i co na czas zacząłeś grać jeszcze? 2-0. Czyli 1-0. 2-1. I była dogrywka 1-1. Nie, coś ci! Gada głupoty. Nie było dogrywki. Nie było dogrywki. Nie, ty w 90 minucie biegłeś. Dobra, nieważne. Dobra, dzisiaj mecz, tak jak obiecywaliśmy, Polska kontra... Oluś wybrał, tak jak wybrał, więc gramy. Liverpool. Marne szanse me, bo Olek jest coraz lepszy, bo ciągle gra, a ja nie gram. Ostatnio z nim zagrałem słabszą drużyną i mnie opitolił chyba 4-0. Dobra, mniej gadania, przenosimy się do gry, tak? Dobra, no słabszą. Arsenal słabsze. Tak, słabsze. Nie byłem Arsenal, zresztą nieważne. No dobra, a ty miałeś lepszą drużynę. Zresztą Arsenalem ja nigdy nie gram. Grałbym Barcelonę, to bym cię pojechał. Zaczynamy meczyk, życzcie powodzonka, oczywiście zostawcie łapki, górę, subskrypcję i dzwoneczek i piszcie miłe komentarze, oczywiście dla tak, tylko bo słyszycie, Olek jest niegrzeczny. Dobra, zaczynamy. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu. Dobra, Olusiu, Ponczusiu, zaczynaj. Oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. Polska! Pamiętajcie, kibicujcie Polsce, bo jestem Polską! I go dzisiaj czuję, że niestety przegram ten dzisiejszy mecz. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam. No Olek Liverpool trochę śmiga i jeszcze coraz częściej. Liverpool! Ach! Ej, no jak to się fał? Gdzie fał? Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Ale strzelił. Ale Olusiu, coś mów, nie bądź tylko skupiony na tym, żeby ograć tatę. Ja nie umiem grać. Sorry, Gregory. I trochę z nagrywaniem gier, jak będziesz sam nagrywał, trochę słabo, wiesz, w defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andrzej Samsonem na boku. W takim sensie. I teraz Kontreusz, Zalewski, rzutka i bum! O Jezu, jaka badziewna. Czemu on strzelił z głowy? Świderski. Czemu on strzelił z głowy? Bez sensu. Dobrze, gubią się. Czyli jednak to wygrał chyba. No lewy, ruszaj się, przepraszam. Spora część przedmeczowych zapowiedzi poświęcona była. Jak mówiłem wcześniej, nie wiem czy widzieliście wcześniejsze mecze, ja w obronie słabiutko. Bo niestety starym trybem kiedyś się trzymało X-a i sam zawodnik biegał za piłkarzem, który ma piłkę. Teraz tych nowych ustawieniach już tak nie jest. On biegnie, ale w pewnym momencie się zatrzymuje i już jest dużo trudniej zabrać piłkę przeciwnikowi. Oj, skapiłem się. Śliż. I teraz, ależ podanie Śliża! Śliż. Posyłam piłkę w 16. Oj! Drugi strzał! To szkoda, że takie słabawe te strzały. Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Oluś, jak myślisz, ile strzelimy bramek w tym meczu? Tak się powinno stopować atak. 4. Ale najlepiej dla mnie, nie? No tak. Aha. Szymański. Wypuszczenie. I patrzy na to. I Piotrkowski. Piotrowski. I tu podanie. Szansa. Strzał, Jezus Maria. Ależ mam akcję. Nie wiem, czy to widzicie, ale na razie jest debeściarsko. Myślałem, że będzie cieniutko. A tu na razie jest gites majonez. I uwaga, i teraz rama, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Za głęboko. Prawa teraz za tę interwencję. O, błąd. Ajajaj. Specjalnie sobie zrobiłeś, tak? Ale to jest niebezpieczne, jak będziesz grał z kimś lepszym niż ja. Ajajaj. Ja bym przekrył. Dobrze. Ojej! Mogę tam wypuścić na skrzydło. Znowu zdołanie przeciwnika. Już lewego uruchomić. Teraz najniebezpieczniejsze momenty. Bo on gra dużo jednym zawodnikiem i lubi się kiwać. A ja, tak jak mówiłem, słabo gram w obronie. Ale. Dobry odbiór.
Ojej, za słabo, kurka, rurka. No i strata Polaków. Dobrze. O, tak, tak, tak. Oj, faul, karny, żółta. Polska kontynuuje grę. Piotrowski. Robert Lewandowski. Myślałem, że... Paweł Buchniewicz. Buchniewicz? Sliś. Paweł, co? No właśnie nie spojrzałem, jakie to są składy z automatu wybrane. Ojej, ale już tam widziałem, że go zaraz wypuszczę. Muszą się bardziej pilnować. Na razie lewy niewidoczny jak ostatnio w Barcelonie, chociaż ostatnio strzelił bramkę, ale mógł strzelić na 3-3 i trafił Barkiet. Mógł strzelił Gundogan, tak? Przegrała bardzo. Ależ tutaj znowu, kto? Zalewski? 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 Ale teraz czy będzie dobra wrzutka? No graj tu. Jej! Ajajaj! Ależ to było dobre! Zaraz koniec pierwszej połowy, a ja jeszcze nie przegrywam, czyli nie wiem, nawet powinienem to wygrywać. Widzicie, jak też tak myślicie, zostawcie teraz łapkę w górę. Ojej, nie to! Teraz bardzo groźny strzał. A znacie ten sztuczkę, że wciska się strzał i podanie, on wtedy markuje strzał i robi dwóch. U mnie to jest, tak jest łatwiej, ale... U mnie jest kwadrat X, a Wolka jest kółko. Znaczy nie, mógłbyś sobie przekręcić i tym kciukiem. Dobra, jadę dalej. A poczekaj, bo może jakieś zmiany zobaczymy. Poczekaj, może grosik opuszcz. Piona. Dobra połowa, nie daje sobie strzelić bram. Ej, no miały być zmiany, poczekaj. Zarządzanie zespołem. Szymański, środkowo ofensywny. Nie wierzę. Ale Szymański już gra. Ale to jest Szymański ten defensywny. No wiem. Grosicki, Śliś. No, wygląda bardzo dziwnie, on ma trochę sus twarz. I wpuścimy Śliża. Grosickiego zaczyna. Dobra, jadę teraz to już z Grosikiem, to jedziemy z Koksikiem. Ja już nie mam nic. Dobra, może później. Znów. Teraz ja zaczynam. Stadion Anfield gotowy. Gramy po przerwie. Trochę bardziej ofensywnie. Jan Bednarek. Grosicki. Nie, co ty żeś zrobił? Ojej. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Kurczę. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w pensji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Nie biega w ogóle, ma chyba inną ustawienie. Nie wiem. Podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Tak jest, zabrana piła. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Ojej. Nie teraz wymierzone podanie. Ależ to rozpracować! Szymański zwodzi. Wypuszczenie! Lewy! 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 Dobrze! Tu podanie! Dobrze! Tu podanie! Uwaga! Będą prowadzić! Tak jest! Kamion Polska! Biało-czerwoni Świderski! Dobra. Ależ to rozegrałem, ładna akcyjka, co? No pochwal, tato! Nie pochwalisz tatusia? To było dobre wykończenie. Szybki, pewny strzał. Zobacz, tu pije i sfałszywa. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy sobie poradzi. Czyli jest szansa, że jednak lepszy, jak na razie okaże się, ale to jest dopiero początek. Nie, ej! Spójrzmy za nas sam z bramkarzem! Nie! Nie! Ojej, się! Nie cieszyłem się za długo z tego prowadzenia. Przybiję z tobą, bo ty mi ze mną nie przybił, ale z tobą też nie chciałem. No nie wiem. No Lobika, no ja wiem, że lobi. U ciebie 1,5, u mnie 1,4. Dobra, jadę dalej. Mamy remis niestety, ale coś czułem, bo tak nie wiem czemu, tak za bardzo nie chciał go wyprzedzić. Dobra, jadę Zalewski. A teraz Zalewski dostał czerwoną kartkę, wiesz, w ostatnim meczu. No. Ale w jakim meczu? Ojej! Okazja na gola. Romy, tak. Interweniuje wzorowo. W 68 chyba 8 minucie albo 4. Głęboka ta centra z narożnika. Ojej. Dawaj lewy, ale lewy naprawdę, zero, nic nie jest widoczne, nic. Chociaż miał... Chociaż od niego się ta akcja była bramkowa. On poszedł po skrzydle i podał w pole karne.
Ojej, jak tu? Okazja, myślałeś, że wyjdę. No ja nie będę zawsze wychodził, to myślałeś, że co, że raz mnie tak zrobiłeś już teraz. No, dawaj tam Grosika. Grosik, chyba Grosika. Frankowski. Naprawdę dobra gra. Znowu tracą piłkę na rzecz przeciwnika. Aj, ściągnął mi z głów. Skuteczne wybicie piłki. Babę. Dobrze. No nie wiem, ale to musisz... Ej, karny! No nie, przecież... Zwróćcie uwagę, że każdy mecz sędziuje sędzia? Czy ja tyle meczów nie gram? Nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nie, żółta. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. No nie no, to ja to tak... Ja cię mogę sobie strzelić. Nie no, gdzie ty sobie chcesz strzelić? O, ależ babo. Zdołał bramkarz utrzymać piłkę w rękach. Znaczy umiem z bliska strzelać, jak jest tam przy samym polu karnym taką kręconą w okienko, to w miarę jeszcze jak ze starych czasów się strzela. Ale już taką daleko... No czemu nie on nie biegnie? Dawaj, 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 dawaj. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Będzie chciał przejść wszystkich moich, ale ja mu nie dam. Zobaczmy. Piłkę Uff, taki strzał naprawdę może zmiany jakieś takiego formatu. A nie, sobie mogłem ci nie podpowiadać. I wpuścimy na jakąś główkę w boksę. Okej. Okay. No, szkoda zmienić. Dobra, lecim na Szczecin! Dobra. Ale ci się zmniejszały ilości. Widzisz, jak biegasz jednym zawodnikiem na turbo, to szybko tracą siły. No ale bardziej w ataku, to w obronie to nie zmienię, łatwiej mi będzie strzelić bramę. Okej. Uwaga. Decydujące minuty. Czy będzie dogrywka? Jak myślisz, że będzie dogrywka, pisz teraz. Będzie dogrywka. Jak myślisz, że będzie zwycięstwo Olka, zostaw łapkę. Jak myślisz, że będzie zwycięstwo taty, zostaw łapkę i komentarz. Okej, okay, let's go. Ja zmieniam prezent. No całego nie mogłeś, bo tam jest... Do wykonania będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Dobra. Dobrze. Krosicki. Dobrze. Dobrze. Ciągle mamy remis, a koniec spotkania dobrze. Dłużej, ale teraz budują... I kamion znowu z fałszej Lewandowski. Gol, 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 gol. Dobra. A, przymipiane nie jest. Dziękuję, synek. Aleś to zrobił. Widzisz, czekałem aż tu lewy wypuszczonko i znowu przytrzymałem techniczny strzał i dlatego spał się. Bałem się, że przez strzelać będę mocno strzelał. A, zmiany teraz się zrobił, bo nie było. Gdzie się nazywnik? No wiem, wiem. Wiem, że to rozumiem. Okej, Osko, super, Osko. Nie na razarek. Dobrze. Nie udało się utrzymać przy piłce. Nie. Nie wypuść tego. Powinienem zagrać tak jak Olek w pierwszym meczu na czas. Uciekać z piłką przed. Tu może zrobić się groźnie. Daj mi wyjść. Nie. Mamy teraz ja chciałem normalnie to rzucić. No nie działa. Pewnie wyszedł z bramki. Przejął. I teraz Kontreusz. Ależ to przejął. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Nie ma opcji, nie przegram tego. A co ty robisz? W takim momencie? Ale no już skończyłam mecz. Nie, no co ty? Tak, nie, no co ty? Ale nie, nie skończył. Nie, no włączaj, włączaj. Olek, nie bądź taki. Włączę, licz 3 sekundy. Nie, no nie zobacz, masz piłkę. No i co? Ale widzisz, gdybyś nie zatrzymał, to może byś strzelił. Dziękuję ci, Olusiu, udało mi się, powinien się cię... Olek, nie, bo... Jutro będzie tak, ja się źle czuję i
gramy od nowa. Czyli będzie jeszcze kolejny mecz. Padajcie w następnym tygodniu, a kim będziesz grał i czym będę ja grał. W świetnej formie jest Polak. No dobra. Jutro to masz trening. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie. Ale ja jestem w pracy do 16. I wracam po 17. No dobra. Czyli jaki będzie kolejny mecz? Mecz czwarty? No to mecz czwarty ty grasz z Widzewią, a ja znowu. No dobra, kolejny mecz, Widzew, Liverpool. Trzymajcie się, na pewno Olek wygra, był dzisiaj bliski, chociaż dzisiaj miałem naprawdę dobre akcje. Dobre miałem, Olusiu? Nie. Aha, dziękuję. Dziękujemy wam serdecznie, trzymajcie się cieplutko, poczekaj mi, Olusiu. Do zobaczenia, no ale po maju do widzów. Pa, pa! Hej! Gramy jutro na 4? Tak, tak, tak. Ale to puścimy. Nie, tego nie.